Piękna pogoda towarzyszyła 5 lipca obchodom święta gminy Nozdrzec. Na dziesiątki mieszkańców i gości czekało pod trepazem wiele atrakcji. Drodzy Państwo, dnia 5 lipca obchodziliśmy święto Dni Gminy Nozdrzec. Organizatorem był wójt gminy Nozdrzec oraz Gminny Ośrodek Kultury w Norsu. W czasie imprezy zaśpiewała dla nas Ania Dąbrowska, laureatka 11. edycji zaczarowanej piosenki imienia Marka Grechuty Fundacji Anny Dymnej, ponadto Ola Skotnicka, a także wystąpiła kapela ludowa Ważanie, Młody Duch z Górna z Biesiadą Cygańską, zespół Jafaraj, Karczmarze, gwiazdą wieczoru jest zespół Voyager. W czasie imprezy obchodów Dni Gminy Nozdrzec było przygotowane zarówno coś dla ciała i dla ducha. Dzieci miały zapewniony sektor animacji. Pani Małgosia malowała twarze dzieci, był pan karykaturzysta, była parada motocyklistów. Gwiazdą wieczoru był występujący od blisko ćwierć wieku zespół Voyager. Wszyscy w górę, troszkę w nowszej aranżacji, troszkę bardziej dynamicznie, i w górę, i w górę, i wszyscy śmiało, śmiało. Zaczniemy! Dobrze, panowie, pomóżcie trochę. Żabka, każda piętka, każda gładka, porozmawiać chętnie z nimi każdy chce. Ukraść uśmiech czy buziaka, chyba ta nie będzie taka, bo całować się to przecież nie jest grzech. Idą dymki i szatynki, mają buźki jak maminki, lekko myślę nie bywało raczej nie. Nic nie czekaj przyjacielu, gdy już masz 20 lat, bez obawy z nimi możesz ruszać świat. Polskie dziewczyny najładniejsze są. Polskie dziewczyny znaje cały świat. Polskie dziewczyny, chyba że są bez was. Sami śpiewacie! Sami głośniej! Wieczora taki zrańca, gdy poprosisz nie odmówią nigdy nie. To durowe są dziewczyny, nie są z Litwy, Ukrainy, Słowiańska i żyła to nie wie. Od Bałtyku po Karpaty, poprzez odrężnie Bóg, leży Polska, a nie ładnych dziewczyn moc. I w swej żony szukasz przyszłej, nie przybywaj tu na Wisłę, kochaj, szanuj i pamiętaj o tym, że polskie dziewczyny najładniejsze są. Panowie głośno! Mamy. Polskie dziewczyny znaje cały świat.